A już długo gram w tego Minecrafta. Superowa gra. Tylko ciężko na tego serwa wbić. Ten net jest słaby trochę. Co mnie bijesz? Skąd już grać? Jesteś moją matką, nie rozkazuj mi. Co jest z tym komputerem? Oto. Gdzieś wszystko zepsułeś. Wynoś się. Nikt tu ciebie nie będzie lubić. Ja psuł cały komputer. Ja bym już odpalił. Bum! Dobra. Co się stało? Jezu. Co tak walnęło? Jakiś pociąg? Co się stało? Halo? Jest tam ktoś? O Jezu. O Jezu, co? On tu leży. Halo ludzie! Potrzebujemy pomocy! Ludzie! Ratujcie nas! Halo, jest tam kto? Może do tego domku pobiegnę. Może tam coś będzie. Pusto. Halo ludzie, słyszy mnie ktoś? Artur. O, dzień dobry. Kim pan jest? Dobry. Policja. Słyszałem krzyki, co się stało? Nie wiem właśnie. Dobra, to ja już mam wychodzić? No co się stało, no? Pani nie widzi? Pociąg pewnie. Zabieramy pacjenta. No dobrze. Pewnie mam złożyć zeznanie na policji. No pewnie tak. Dobrze, więc chodź. Proszę za mną. Dobrze. Proszę stanąć tu. Co pan widział? Nic nie widziałem, grałem po prostu w Minecrafta. Tylko jakiś boom słyszałem głośno. Po prostu boom. Brat chciał grać na komputerze i ja mu nie pozwoliłem i uciekł i nie wiem. Pewnie go pociek tam wrócił. Aha, a dlaczego pan mnie bije? Przepraszam. Dobrze, możesz iść. Ale chciałbym się jeszcze coś dowiedzieć o tej osobie, co leżała na ulicy. No to jest ten mój brat. On ma tam 16 lat chyba. Czy tam więcej, już nie wiem. Nie pytałem się go. I uciekł z domu, tak? No, uciekł z domu. I wtedy akurat przyjeżdżał pociąg? No tak, pewnie go potrącił, tak myślę. No dobrze, jeszcze to zbadam. Pan może już iść. Do widzenia. Do widzenia. O, chyba tutaj powinien ktoś być. O, dzień dobry. Dzień dobry. Gdzie leży Felix? Na sali numer 1. No dobrze, dziękuję. Ej, mogę coś powiedzieć? Dobra, no to 3, 4. Co tu się stało, że ten... Jeszcze tydzień i wyjdzie pan. Widać, że... Co mu się stało? Jakie miał obrażenia? Coś złamane albo coś? Chyba złamał sobie rękę. No. A pani coś wie, co sobie złamał? Znaczy, jeszcze nie robiliśmy badań rentgenowskich. Możemy to zrobić, to może pan poczekać w poczekalni. No dobrze, to idę poczekać. Jednej. Dobrze. Zapraszam. Zaprowadzisz pana do sali? Aha. Proszę za mną. Proszę. Tak, już wszystko jest wiadomo. Tak, a co ma złamane? Ma... No chodź tu! Proszę za mną wyjść, proszę za mną. Ty do sali! Kurde, jaki nieogary! Prosiak, ty nie! To co on ma złamane? Ma widoczne pęknięcia w kilku miejscach w nodze oraz w ręce. A jakoś wyjdzie z tego? Tak, powinien za tydzień już wyjść. No dobrze.
dom się pali. Nie mój dom. Czemu? Idę to zgłosić na policję. Proszę pana, ktoś podpalił mój dom. A pan ktoś podpalił mój dom. Pan widział kogoś? Nie, nie widziałem. To może gdzieś jeszcze sprawdzę z blisko. Dobrze, ja wzywam ekipę i rozpoczynamy pościg. Może coś znajdziemy. Dobra, gonimy go. Gonimy go, może gdzieś znajdziemy tego człowieka. Ty idź poszukaj, może w tym lesie gdzieś się schował. Ja poszukam w domu. Wiesz, to przerwie nagrywanie, bo ja mam jakiegoś ba... Dobra, ruszajmy. Może gdzieś go znajdziemy. To poczekaj, ty idź do tego lasu, ja poszukam tutaj w tym domu. Faktycznie, cały dom zrujnowany. No. O, tutaj nawet ten stary dom. Czekaj, mam pomysł. Bo tutaj nie ma tego Feliksa, prawda? Mhm. No to może on, był? Nie wiem. Zresztą tego. Ale jest... dlaczego bym miał to zrobić? No właśnie nie wiem. To nie wiem, poszukajmy może w tym lesie, gdzieś on powinien tutaj być. Ja na razie w lesie nikogo nie mogę znaleźć. No ten las jest mocno obrośnięty, także my tutaj jakoś pewnie nie wejdziemy. O, ja mam jakiś gwiazd. O, ja tu się nie przycisnę. O, dobra. Kim ty jesteś? Stój! Nie wiem, kto to był. Poczekaj. To jest jedna z pielęgniarek, więc spokojnie. No, może i tak. Dobra, mam pomysł. Idę chyba tam na górę. No ja też miałem taki pomysł, żeby wejść na górę. Dobra, idziemy tam na górę. Coś tu dziwnie wygląda. Jakby jakaś kryjówka. No może nie masz rację. Poczekaj, to tam może jakoś przeskoczę. A! Nie udało mi się. Poczekaj, gdzieś tutaj powinien być, tak myślę. Czekaj, próbuję się przez te liście próbuję się przełamać. Co za fajerwerki, słyszysz to? Tak, słyszę. No w szpitalu coś tam jest. Dobra, mam pomysł, może idziemy na samą górę. Tylko... Ja chodzę na razie po drzewach i szukam. Dobrze. Dobra, trzeba go znaleźć. Kurczę. O Jezu, co się dzieje? A! Tu czekaj, tu można się zabić. Jesteśmy na takiej wysokości. Nic nie ma. No. Poczekaj, ja wejdę na samą górę. Nie wiem, nie ma go. Kurczę, może być gdzieś w innym miejscu. Ale gdzie on mógł się schować? Może w domu? W domu? Nie wiem. Już patrzyłem w domu, nikogo nie było. O, ale w jego domu. No, może i tak. Kurczę, no gdzieś tutaj na pewno powinien być. No, w domu go nie ma. Czekaj, może to gdzieś poszukam. Stój! Jest, aby... Nie ruszaj się! Widzę go! On spadł na dół! A! Żeby tylko mi nie konia mieć, żeby nie zabrał. Tam pobiegł! Gonimy go! Gonić go! Nie uciekniesz. Już po tobie. Powiedz, dlaczego to zrobiłeś? Przyznaj się. Wiem, że to ty. Przejechał mnie pociągiem. Kto? Ci przyjechał. Właśnie.